Siemaneczko, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w zasadzie to w pierwszym, w drugim odcinku z serii z Piotrkiem. Na Dolnośląskiej Wsi. Tak, jest ze mną Piotrek. Witam. Witam. I jest ze mną też z nami też taki nasz gość, Damian. Cześć Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Już chciałem się odzywać. Tak. Tak, jest z nami Damian, który sobie sam, no nie wiem, nie umie się zrymować. I dzisiaj sobie pokosimy trawę. Także Piotruś, dawaj. Ale że Siemakowski, tak? Robicie sobie? Mhm. Tak. Damian jest oczywiście w tle. Tak, Damian jest w tle, bo nie powiedziałem. Powiedziałem, że jest z nami, a powiedziałem, że jest z nami i Damian jest z nami, ale jest z nami w tle. O, ha! Prawie mi się udało. Tak było. Także, żeby nie było nudno, to może Damian powiedz coś o sobie, o, w ramach nudy. Cześć, jestem Damian. Mam powiedzieć, gdzie mieszkam? No i jak chcesz. No to mieszkam przy Opolu. Przy Opolu, a dokładniej, bo ja znam Opole. A dokładnie, Kąty Opolskie. O, to ja znam Kąty Opolskie, tak mniej więcej, pi razy drzwi. O kurde. No widzisz, dobra, mów dalej. Tak, mam 15 lat, chodzę do drugiej gimnazjum w sumie. Interesuję się rolnictwem bardzo dużo, w realistycznym świecie jeżdżę też ciągnikiem z Zetorem Proximą 90, przepraszam, z Turem oraz z Zetorem Forterą. No to na bogato, nie ma co. No tak, bardzo. Kurczę, nowe sprzęty. Brodowaliśmy. No ogólnie interesuję się jeszcze ETS-em, ATS-em i tym podobnym rzeczom. No Counter-Strike'em się też interesuję. Minus. Grałem też dość dużo. No i to chyba tyle. O. No to otworzyłem ci już. No, tylko że ty będziesz kosił. Aha, zapomniałem. No. Dobra, to ja idę. Gdzie idziesz? Którą stronę się kosi tak w ogóle? Nie wiem. Dobra. Na początku. No to zależy jak masz. Do środka kosiarkę. No właśnie, do środka. Na końcu objedziesz sobie dookoła pod tymi drzewami. Czemu on nie jedzie? Aha, dobra, zapomniałem się. Nie, bo w innych modach mam dodany taki jakiś S-limiter. I się naciska normalnie na jedynkę, tak jak było w każdej wersji. I przez to mam tak jakby trochę pomieszany. I Piotruś, coś na temat mapy jeszcze powiedz na samym początku. Takie krótkie info. No, ale to wszyscy już wiedzą. Nie, w ostatnim czasie co się pojawiło? PGR się pojawił. Budynki do nano. Na Facebooku możecie być na bieżąco z tymi, z pracami. Tak, będziecie tam mieli dodaje. Poniżej, tam na dole, linka. Tak. Nowe foty tam dodaję. Staram się dodawać, jak coś zrobię. Modele mogliście tam zobaczyć. Na PGR, jakie wymodelowałem i właśnie teraz je zaczynam ustawiać i w miarę to wychodzi. No i właśnie zostały też zmienione tekstury. Zostały zmienione tekstury krzaków i takich zarośli kwasów jakichś. No to ładnie, ładnie. Jestem za nawet, przeciw. Jest teraz. Realistycznie to wszystko wygląda. No i mam tutaj buga. Ktoś nie usunął tego. Kolizji 60.
w jakimś elemencie i nie mogę wyjechać teraz z garażu. Tyłem. Będę musiał jakoś obrócić się w garażu. Do serada, hopie. No i co, mapa jutro wychodzi, nie? Co? Mapa jutro będzie w Nloadzie. Tata. No, dobrze. Nie tata, tylko mapa. Ty co? Nie mówię nie tata, tylko mapa. No właśnie, to dobrze widzisz. No ludzie się będą cieszyli, także zapraszamy jutro na kanał nasz, będzie filmik. Oczywiście. Tylko ja nie mówię w które jutro, nie? To może być jutro, pojutrze, po pojutrze i tak dalej, nie? Generalnie nie wiem czemu, ale mi na tej mapie schodzą FPS-y strasznie. Coś tam jest nie tak. Albo może obciążony komputer za bardzo jest. No nie wiem. Ja bym chciał... Na razie jeszcze dobrze chodzi, bo nie mam budynków. Aha. Na PGR-ze. A ja mogę teraz powiedzieć w sobie co ja robię. Mogę? Możesz. Mogę, tak. To gram sobie na oryginalnej mapie. Bjorholm. Mam 75 tysięcy koszek kukurydzy. Chujholm. Tak bym tą mapę nazwał. Ale nie, mi się ta mapa podoba. A mi nie. To jest cała oryginalna, tak? Nie lubię tego klimatu w ogóle, och. Ja to tylko polskie mapy najbardziej jakoś tak. Kiedyś podobała mi się taka mapa zagranicznych No Name, nie wiem czy żeście grali. Ja nie grałem na żadnych mapach, nie pobierałem. Tylko a to już było na w 13. Ja tylko na swoich. No proszę i tak trzymać. Ja teraz robię tą mapę, nie wiem czy żeście widzieli filmiki. Nawet mi się spodobało, wam powiem. Piotrek, ty widziałeś filmik pewnie, nie? Z czego? No z tej mapy ostatni filmik mój. Z tej co robisz teraz? No. Z tej prywatnej? No. No. I jak ci się widzi? Co? Chyba mu się nie widzi. Może. To ty sobie Damian zobacz. No i powinno być okej. Okay. Ale ja cię nie słyszałem, ani Damian, ani nikt teraz. Bo nie, że na YouTube? Mam no, na naszym kanale. Stop the Am. No czekaj. No ja wiem jak się nazywać. Aha, zapomniałem. Trzeba jeszcze opuścić, zapomniałem. Nawet odgłosy ma. Ta sprawiarka. No widzisz, ona jest tak dosyć spoko. Aha, i z tego miejsca pozdrawiam jedną osobę serdecznym palcem środkowym. Nie wiem, czy to jest serdeczne, ale środkowym. Ta osoba ma inicjały AF. Ej. Kurde, ale iść boile zrobił. Ja... I co teraz? Co teraz? No i chujnia. Ale które to jest teraz? Aha, Stop Team Test. Ostatni film. Tak? Dwójka, no ostatni film. Okej, dobra, patrzę. Znaczy on jest trochę długi i nudny, ale no nieważne. Ale bo jak coś to ten, to speed mappingi też. Jadę ci odstawić kosiarkę, a co mam zrobić teraz? Nie wiem, co chcesz robić. Drogi polne są fajne. No to są te od Piotrka właśnie. A ten, Piotruś. Bo ty tak, ty teraz przetrząsasz, to ją trzeba zgrabić jeszcze potem, a co potem? Ciuzie, o kuźwa. Potem to chyba się prasuje, tak. No, całą mapę będziesz jeździć z tym kultywatorem? No bo to był taki test dróg w sumie. Aha. Ale widać no, też mapy dużo, nie? No. Co ty teraz te budynki robisz? Są... Ja nic, ja odstawiam kosiarkę tylko. To chyba mnie zaraz... Niektóre budynki... Idę już do ciebie. Niektóre... No przepraszam. Teraz, jeśli chodzę, to jest dobrze. Jestem przed tobą? Ty jeździsz ciągnikiem. Aj. A czemu ty tak jeździsz dookoła? Tu mnie wyrzuciło.
Wyrzuciło cię? Tekstura kultywowania też jest spoko. Nie wiem, co się tam dzieje teraz. Wyszedłeś z ciągnika i Piotr Mosz opuszcza serwer. Także możesz bić od nowa. Słychać w ogóle, czy nie? Słychać, słychać. To mówię, że ten... Że... jak kultywujesz, to ta... tekstura ziemi jest spoko. No, to słyszałem i myślę, że... O, o. O, dobra, już wiem czemu nawet. Myślę też, że jest spoko, tak myślę. I mi się tak wydaje i mi się też podoba. Co tam robisz? Czekasz na mnie? Chciałbym ten, prasę podpiąć. Wiesz, gdzie jest prasa? No, przy bizonie. No co, ja już zapomniałem, gdzie to jest. Aha, wiem lepiej od ciebie. Aha, i w ogóle, bo nie... bo mam problem jeden. Jaki? A dobra, już nie mam. Chciałem powiedzieć tylko, że gramy teraz na gospodarstwie od Piotrka. A na moim będzie kolejny odcinek. Na moim prawdopodobnie będą już żniwa. No. Tegoż to względu, że ja nie mam zwierzętów. A mi się kończy już pasza dla zwierząt? Żarło, tak mu się kończy. No. Susza była w tamtym roku. Mało zebrałem. Oho. Siano schnie, prawda? Prawda, prawda. No. I uwaga, cięcie. No, tak. Stop, witamy po krótkiej przerwie. Jestem z powrotem. Tam w minuta 8, Boże, 8, że mi... W minucie 8, o jesteś przy takim bloku i po prawo masz taką trawę. I czy trawa już jest nieurośnięta, nie? Czekaj, opisz to dokładnie inaczej jakoś. Jedziesz po koło bloku. No. Takim, po prawo masz potem jeszcze jedną drogę w prawo. Ale jadę po głównej czy po... Czy po... Po głównej, no, no, no. I po prawo, po swojej prawej stronie masz jakby teksturę trawy, która jest... Która już chyba urosła lub nie, nie wiem. Znaczy ja cała trawa na mapie jest urośnięta, o tak. Ale... Trawa jest urośnięta. No, no chyba tak. Aha, nie, 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 tutaj widzę właśnie, że po prawo nie urosła, a po lewo właśnie urosła i ta... To jakieś krzaki są. Może tak być. No. Piotrek? No? Czy ty masz znowu laga? No. Nie wiem czemu. A co się dzieje teraz? No bo ja widzę, jakbyś ty miał laga. Stoję? A, no stoisz, stoisz. Wyszedłem. Z ciągnika? No. A ja cię dalej widzę w nim. Ale czary mary, no proszę. No znowu, no. Weź ty z grabiarką jeździ, bo ja już nie mogę. Okej. Okay. A to teraz ją trzeba przełączyć na zgrabianie, nie? Nie wiem, tam skończone jest? Skończone chyba. No. Ej. Tylko, że ty nadal jesteś w ciągniku. Jak ja już wyszedłem? No właśnie. No tak, dalej w ciągniku jesteś. Nie, no spoko. No to weź mnie wyrzuć. Ale jak ja cię mam wyrzucić? No, tak cię mam wyrzucić.
Nie mam, jak ja cię mam wyrzucić, ty? No nie ma kuzidy. Co tam było? Co, no nic nie było, właśnie o to chodzi, U że... albo L się naciskało. Ale nie idzie wyrzuć, dać. Aha, tu jest. Dobra, usuń. O, teraz poszło. Dobra. No jest Dolnośląska wieś, bo nie było w ogóle tego serwera twojego. Dziwne. Podnieś koła zgrabiające, ja chcę trip. Czemu ja mam tak szybko, czemu on tak zapieprzcza? K. I M chyba tam jest. No tak, tylko że mi się to nie chce pokazać, to jest właśnie to. O, wie. No i jaki... O! Tryb zgrabiania M. Tak. I znowu K. Aha, jeszcze koła zgrabiające. Widzisz, bym normalnie teraz... Tylko teraz w którą stronę mi to poleci, bo już nie pamiętam nawet. Co? No jak ja tutaj mam ten tego... To w którą stronę? Na początku do środka wszystko weź. No właśnie tak chcę. Dobra, już wiem w którą stronę, więc... Aha, dobra. No. O, stop, stop, teraz będę robił... No, także witamy. Tak, poszedłem coś zjeść, przekąsić, bo jest godzina... No, za 25, trzecia, a to obiad był. Głodny taki byłem, że trzeba było coś zjeść. Oj, ale jebło. Jestem z powrotem. Nikt nic nie widział. Co ty żeś narobił? Nic. A ty gasisz ciągnik, a ja zapominam zawsze. No, znaczy ja gaszę, bo mi się przypomniało, że trzeba zgasić. Też zazwyczaj zapominam. Zawsze. Na polu postoi, to z ziemi naciągnie trochę ropy. No tak. I sobie teraz w drugą stronę jechać, nie? Może w drugą stronę, albo wszystko do środka. Nie wiem, jak chcesz. Tu jest kolizja na wszystkich bramach. No, widzę. I co, nie wyjedziesz? Zamknij bramę po prostu. Nie poleciałeś nigdzie, jest dobrze, co macie. Bardziej odjedź. Czyli za mało mocy ma ten ciągnik. Jak to? Muszę 16 wyciągać. A ty masz taką? No mam. Tylko niech wyjadę jakoś. Ale ślimaczka zrobimy fajnego i jad. Ej, wywaliło cię. No znowu, no. Nie wiem co się dzieje. Czekaj, zresetuję router. Okej. Okay. Także jak widzicie sami, tak wygląda nasze nagrywanie. Damian, ty jesteś? Jestem. Niekiedy zapominam po prostu... Cześć, co? Piotrek wyszedł. Aha. Bo... Zapominam włączyć tego przycisku i w ogóle. Okej, okay, ja też tak mam. Teraz trip transport. O, J.
Jod. Piotrek, jesteś? No, 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 tak, tak. Tu jechać ci. O. Poszło coś. Nie wiem, gdzie ci stało te zgrabiaczkę, więc ci ją postawię tu. Rożytnika tam. No ale ja tam nie potrafię ujechać. Nie cofniesz. A sam rady nie dasz też chyba zapchać. Jak to się odpina? Aha, odłącz. A ty przełączyłeś na tryb transportowy? Tak. Gdzie masz tą szesnastkę? W garażu chyba. Tam z tyłu. Zielone drzwi? Ehe. A, no tak. Masz? Toć. Mocnego. Dzięki. Ja też jem ogórka. A ty? Posmacznego. Dzięki. Ale miałem herbatyki z Biedronki. Ja mam ogórka, ale też Biedronki. A ja wczoraj jadłem lody, też Biedronki. No i super. I piję wodę, też z Biedronki. A ja piwo też z Biedronki. Oj ty. No, może nie będę robił cięcia. Czemu cięcie? No, bo Piotrek wchodzi do gry, ale zawsze możemy... Możemy... Co możemy? Co możemy? Pogadać. Cika, cika. O Boże. No, tak żeby było fajnie. A więc tak, jeśli mamy tutaj widza jednego z nami. Puśwa. Tak. I że gada. Tak. To niech coś powie o... Jak uważa, czy nasze let's playe mogą być takie, czy nie. Czy nie są zbyt nudne? Nie są zbyt nudne, ale... mogę dodać... tyle, że mogliby się dodać w tle taką lekko, tak lekko puścić taką muzyczkę, tak dla tego. Ja bym chciał zauważyć, że muzyczka lekko w tle czasami leci. To zależy od tego, czy mi się chce ją dodawać, czy mi się jej nie chce dodawać. A widzisz, no właśnie, czy ci się chce, czy ci się nie chce. A to nie ma być tak, czy ci się chce, czy ci się nie chce, tylko mus. No. Dobrze, poprawię się. No, co to ma być za kategoryczne zachowanie, kurczę, no. Kurde, ale mnie zjebał i tyle. No, przepraszam. Ale miałem wyrazić swoją opinię, to wyraziłem. Nie, tak na serio to jest spoko nawet. Nawet tak, lepsze od moich, to na pewno. No. A jeszcze jak zimsk będzie? No.
No właśnie, jak Grzymsik będzie, to w ogóle będzie impedumia. Ja nie wiem, co się z nim dzieje w ogóle. Masz... To czekaj, ja 16 wezmę. Nie, 900 wezmę. No to ty się wyrażaj, jak ja już ci zrobiłem. A... Gdzie ty masz? Co? 900 tą. Nie pamiętam, gdzie ją dałem. No nie pamiętasz. Ty no, no tu jest za tym. A, tu. Ja ci podczepię. O. Czekaj, jeszcze wałek. O. Cio. O, jedzie. Chcesz pracować, to masz jeść. Czyli pracuj. Pracuj, ja coś innego zrobię. Jak to się robiło? Jadę założyć tur. Do czego? Do 900. Okej. A masz go kupiony? No. Ciekawe, czy będzie chociaż jeden balot z tego. Czekaj, czy ja mam tutaj... Tak, gdzieś miałem tutaj tą... Do wideo. Tylko nie wiem, gdzie ja to zostawiłem. Na czym się w 15 opróżniało prasę? O. Aha, ale tu nie będzie ani jednego, więc... Nie będzie? Chyba nie. Pozbieram potem wszystkie resztki, ale wątpię. No nie wiem, gdzie ja to zostawiłem, te widły. No w tym... Sprawdźcie. Pod i sprawdźcie. Ciężko będzie sprawdzić. Jak na podwórku tyle maszyn. No właśnie. Maszyny, narzędzia, gdzie to jest? Czy ja mam takie coś? O, ciulne. Czekaj, zobaczę, czy to w ogóle jest kupione. No. Jest, tylko nie wiem, gdzie to jest. Ja jeszcze raz zobaczę sobie. Narzędzia, przyczepy. To jako narzędzie będzie? Halo? Co? W narzędziach to powinno być, tak? No. Jest coś. Oj. A jak nie, to sprzedajcie i kupcie na. Ale to zobaczyłem, no. Mam 60% dopiero. Trzeba będzie jeszcze dokosić coś. No. Ja będę wideo szukał. A ja co mam zrobić? Co? Nie wiem, zajdź do stodoły, czy gdzie z tym. No to nie będę chował, jak będziemy mieli dokosić. To ja tu zostawię. Weź zajeść, bo mi namoknie jeszcze. Ale my tu, ja tutaj się pożegnamy z widzami i zaraz będziemy ten. Zajeżdżaj tutaj, bo no dobra. Wszystko. A prasa? Z prasą zajeżdżaj tu. No dobra, nie krzycz. Nie opierdzielaj go tak jak ja. O, tu mam końcówkę. Koło wyżkowozu tego. Czy ja się tu zmieszczę? Zmieścisz się? Chodź. Jak nie... Czekaj.
ciągnik wchodzi razem. No weszedł już, wszedł. Cofnij. Och. Cofnij, bo obciążnika. No dobra już. Jak to co? No dobrze, już cofam. Dawaj, dawaj. Starczy. Dawaj. No. Już nie wystaje. Zobaczmy. Ja tego nie przypieszałem? Żeby szybciej się zamykało? Ja się zaklinowałem. Gdzie ja polazłem teraz? O, jestem. No, jestem w stodole. Ja też. Więc jesteśmy razem. Ja w drugiej byłem. Teraz jak stamtąd wyjdziesz? No... Nie wiem. Ciły. Nie chcę tam... Jak stąd mam wyjść, kuźwa? A, tutaj sobie. Ty jesteś. Wrota otwórz. No tak robi już. Ale myślałem, że jest jakiś inny sposób. Nie ma wyjścia innego. Dobra, chowaj tego haźla i ten, i kończymy odcinek. Gra. Bo się nie zmieszczę do garażu teraz z tym turem. Za dużego masz. Tura oczywiście. Chwila, bo tutaj mi zaraz drzwi wyłamie. No. Teraz tu. Idę pod altana. O, mam 69% baterii w telefonie. Przypadek? Nie sądzę. To co, Piotr, żegnamy się w takim razie, nie? Mhm. Postaram, nie wiem, czy ktoś słucha teraz, ale jak ktoś słucha, to niech napisze na przykład... Powiedz coś, Piotrek. Komentarz jakiś. Jakiś komentarz napiszcie, że słuchaliście. To ja napiszę komentarz. No, ty się nie liczysz. I, no, bo nie oglądałeś jeszcze. No i zobaczę. Wchodźcie na Facebooka. Tak, i postaramy się zrobić więcej odcinków, w sensie części odcinki. Nie, Piotrek? Mhm. No. Ostatni był nagrywany chyba w lutym. No, wstyd się przyznać, ale tak było. Jeszcze chyba przed Wujkiem Bohunem. Tak było. Dobra, w takim razie żegnamy się i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć, do widzenia.